But Mahat, I need part number, okay? Part please numbers. Send me photos. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy w Dubaju. Słuchajcie, przyjechałem tutaj na takie małe wakacje, ale oczywiście nie byłbym sobą, żebym nie zajechał, nie odwiedził swoich znajomych, którzy oczywiście oprowadzają mnie po różnych, że tak powiem, składnicach samochodowych. Kiedyś były składnice harcerskie, a ja dzisiaj po takich składnicach samochodowych. Słuchajcie, zapraszam Was do odcinka, bo będzie się naprawdę działo. Idziemy! Swoją przygodę zaczynam od chyba myślę najcudowniejszego miejsca w Dubaju. A do tego miejsca zaprosił mnie mój znajomy Mateusz, który mieszka tu. Cześć wszystkim. Mateusz, gdzie mnie zabrałeś? Zabrałem do mojego przyjaciela, do firmy Al Kalam. Stąd, jeżeli chcecie kupić jakiekolwiek auto, które ma zerowy przebieg lub jest mint condition, lub jakaś limited version, na pewno jestem w stanie załatwić. Tak, słuchajcie, będę Was w tej chwili oprowadzał, a Mateusz będzie opowiadał, więc zaczynamy. Zaczynamy od skromnie, nie? Tak, zaczynamy od Aston Martina Vantage GT12. Wiesz co, konfiguracja jego jest zacna, zobacz. Jest jeden ze 100 sztuk. Ja Cię kręcę, no to powiem Ci, że wygląd z tyłu, szacun. Przepraszam, czy mogłaby Pani tutaj nie przeszkadzać nam? 918 Spider. Tak, to... W dwóch sztukach jakbyś miał swoje, na przykład jakbyś chciał Michałowi kupić, to możecie sobie kupić we dwójkę, jesteś śmigać, tak? Michałku, Michał to mój brat, który ostatnio naprawdę dosyć fantastycznie zatańczył w Greatest Dancer i wygrał ten konkurs. Michałku, może zamówmy jednego tobie, jednego mi. Tak, ja cię... tak kłótnie nie będzie, bo nie w środku, jak widać, zbliżenie. Jeden brązowa skórka, drugi czarna skórka. Ja cię kręcę, po prostu... No i się oczywiście muszą tankować. Tak. Dalej. O, powiedz coś o tym. Dalej mamy Gamper Apollo. Bardzo świetne auto, z silnikiem Volkswagena, 4.2 V8, uturbione. To jest w ogóle auto właściciela, nie? Tak. Tego całego przybytku, dobroci. To jest takie, można powiedzieć, inwestycja, ponieważ wyprodukowano tylko 12 aut na świecie. 13, przepraszam. 2 miliony 200 dirhamów, to jest tak, powiedzmy dobra, 2-300 w złotówkach. Silnik V8 4.2 Twin Turbo, 740 koni, a pewnie waga jego to jest, nie wiem, niecałe... 850 kg. O, dziękuję. Patrzcie, jak to wygląda. W środku nie można było zamówić foteli, tylko wyłącznie wstawki pod kierowcę. Jak przy 24H wyścigach. Le Mans. Dokładnie. Środek spartański, ale to nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi, tak. Wszystko podnoszone na pneumatyce za zawieszenie. Z czterech wychodzących, tak, takich amortyzatorów. Patrzcie, jaki płat karbonu. To jest Volkswagenowski silnik? Tak, 4.2 V8 bez bezpośredniego wtrysku. Jaki ja jestem niedouczony. Brabusowska wersja Mercedesa SLS. Wygląda fajnie. Mateusz, jakie samochody preferujesz? Oprócz BMW, bo widzę, że masz BMW. No, ogólnie samochodami, które przykuwają moją uwagę i którymi się świetnie jeździ jako daily, są Porsche serii GT, wszystkie, tak? Oprócz GT2 RS-a, bo GT2 RS troszkę łamie kręgosłup. No nie jest, nie jest, ale trochę taki użytkowym. Ale GT3 jest idealny. SLS Black Series, w którym kolorze byś chciał? Ja to, wiesz co, chyba pójdę tak standardowo, w czarnym, nie? Jako Black Series, kurczę, ale to jest naprawdę czad, no. Ty, no, wybór zaiste duży. Dobrze. Idziemy dalej. Mamy Aventadorki SV, w wersji Roadster, w wersji zwykłej. Właśnie, SV-ki to chyba są najszybsze w tej chwili. Nie, SVJ-e są najszybsze, ale SVJ zaczynają się z kosmosu i nie można się wbić nawet w...
odbiór teraz jakiegoś auta w listę i tak dalej. Ten akurat jest w promocyjnej cenie. SVJ jest najszybszy, a SV... A, to widzisz. No, ja tego nie skupiłem. SVJ bo to jest 770 koni. 770 koni, tak. Tylko, że on jest trochę chyba teraz w tej chwili cięższy niż Aventadory, niż Huracany. Bo Huracany na przykład mają 5.2, a i są lżejsze. Nie wiem dlaczego jest taki dysonans. 6.4 i 5.2. Aventador jest zupełnie innym autem. Zawieszenie w Aventadorze jest zupełnie inaczej skonstruowane. Amortyzatory nie pracują tylne w takim położeniu, tylko pracują w takim położeniu. Jest zupełnie innym autem. W ogóle inny auto. Nie można tego porównywać pod żadnym kątem. No ja powiem Ci, że bardzo mało miałem do czynienia z Lambo. Więc... Dają dużo frajdy z ale... jeżeli chodzi o... Ale myślę, że ta cena nie jest taka aż zła. V10, 5.2. Przede wszystkim, że to jest przebieg zerowy, tak? Tak jak tutaj możemy spotkać. Kalifornia nie jest tym specjalnym, ale tutaj mamy na przykład specjalną wersję 599 GTO. Czyli karbonowe wkłady lamp, to jest po prostu koks, tak? Karbonowe dokładki, ceramika. W środku karbony. Do kokoszony. Karbonowe wstawki na nogi, kuwety. No to ci powiem. 599 GTO jest pierwszym samochodem, który przestraszył mnie na drodze. Tak? Tak. Jak przy 160 zaczyna odwijać dupą przy dodaniu gazu, to już znaczy, że jest dobrym autem. No ci powiem szczerze, że Black Round Pirelli potężna. I 599 GTO jest samochodem, w który naprawdę warto zainwestować każdy pieniądz. Nie traci na wartości. Teraz jest 2 miliony 100, 2 lata temu ceny oscylowały 1 800 000, 300 tysięcy w ciągu 2 lat, żaden bank tyle nie da, tak? Nie da. Dalej. Tutaj na przykład mamy 812 Superfasta, auto, które również następca Ferrari F12. Również ciekawe auto, 740 koni, daje również dobrą frajdę z jazdy. No to ci powiem szczerze, że ja akurat z tego tytułu, z tymi samochodami jeszcze nie. Jeszcze może nie ten PESEL, wiesz? Ale na przykład F12 TDF polecam z całego serca. Tylko niestety trzeba trzymać się za kieszeń, bo to jednak już jest pieniądz zupełnie... Tak. Uznajmy, że to jest 3 miliony 600. Dochodzą do tego jeszcze opłaty... Niestety na małej akcyzie to nie przejdzie z uwagi na duży silnik. Na małej akcyzie, tak. Tutaj mamy też takie perełki jeszcze. Spider. Spider. Tak. Spider od półtora miliona się zaczynają. Ten akurat wraca też na konflikt, ponieważ już nie można nic dołożyć, jest 3 miliony 150. Jest. Dowalony na maksa? Tak. Już nie można nic dołożyć. Ja cię kręcę. Nawet w zostawie jest pendrive z muzyką elektrycyjną. 350. Piękna fałsemeczka, pewnie brzmi masakrycznie. Zobacz jaka prostota. Alcantarka czarny. I o to chodzi. Aj, lubię to. Daję lajka. Tu mamy zwykłą pistę, nie fajne. Zwykłą, tak? Powiadasz zwykłą, tak? Zwykła pista, która się rozpędza, nie wiem, w 2,8 sekundy do setki. Tutaj mamy auto, które no must have w garażu każdy, kto kocha włoską tradycję. Ostatnie w wolnosące V8 z silnikiem z tyłu, czyli 458 Speciale. Ja pierdzielę, no. To jest auto, za które naprawdę można oddać dwie nerki i chodzić tak na dializę. I jeździć autem. Tak, jeździć autem tak na dializę, z klasą podjeżdżać pod centrum. Kolejny Spider. Tak, teraz tylko 458, więc nie robię takiego, ale mam 406 Scuderię na przykład w Spiderze. Ale powiem Ci, że co by nie mówić, linia jest trochę już taka, nawet nadal świeża, ale już nie jest taka agresywna jak na przykład, wiesz, w Piście. Pista jest w ogóle innym samochodem, od tego trzeba zacząć, ale... Tu mamy limitowaną wersję Scuderii. No. I naprawdę jest to też warte inwestycji. Inwestycja. I to jest limitowana faktycznie. To jest. O jest, 499 egzemplarz. Ale podejdziemy do mojego faworyta. Tak? Auto dla gentlemanów, tak zwane. Gentleman's car, proszę. Swego. Ponadczasowe, jak jest prawdziwym gentlemanem. Idealne auto dla Ciebie w rozsądnych pieniądzach. Swego czasu była mowa odnośnie tych przednich świateł, że były takie dosyć kontrowersyjny look miały. W sumie
model FF w sumie jest taki dosyć niedrogi. Niedrogi, w tym konfigu, który jest, tak. Naprawdę jest, cena jest przystępna. 625, umówmy się, 1000 zł, to nie jest jakaś wygórowana cena, jak za model, który jest czteroosobowy. Dokładnie. Ja ci kręcę. No powiem. I do pewnej prędkości ma napęd na 4 koła. Jest... Do 140 km na godzinę, napęd na 4 koła. Jest dołączany? Ma oddzielne zupełnie z przodu diferencję, który jest, nie ma żadnego połączenia wałem. Jest rozwój sterowany elektronicznie. Elektronicznie, no. Wał spowalnia, że tak powiem, trochę. Nie, masa wrogim przyspieszeniem. Tak, tak. Tu już byliśmy. A, zaczynamy. Rządek tak. Aston Martinów od Lagondy. Brzygondy. Brzygondy. Ja ciebie, no nie, no. Jeżeli chciałbyś poznać moje zdanie, to powiem tak. Co tu już lepiej jest. Rapid, wrzuconych pieniądzach, bo mniej niż pół banieczki. No. Vantage w podobnych pieniądzach. Nie. To... Ja z Aston Martinami nie przykładam, nie robią, chyba że DBS-ik. DBS jest auto, które naprawdę daje frajdę z jazdy. I też cena nie jest jakaś taka tragiczna. Akurat Vantage, DBS. Wiesz, pamiętaj, ale... że to wiesz, to też między innymi to jest 14 rok, to są auta, które mają kilka dobrych lat za sobą. Mamy DBS-a i ta cena za DBS-a jest świetna, przebieg ma 700 km tylko i wyłącznie. No to może, to charakteryzuje to, że naprawdę ten samochód ma to coś, co moglibyśmy zarekomendować przy sprzedaży. Świetny kolor. Też można sobie wybierać do 11. No to tutaj to... No i... Kurczę, no to... DBS? Superleggera. I to chyba... Zobacz, te ociosane linie, te wszystkie przetłoczenia w ogóle dają taki charakter... 21 wiek. No. Tak, innego w ogóle auta. No, czuć tą świeżość w ogóle w tym aucie. Tak, już tutaj jest, wiesz... Także linie są, wiesz, ponadczasowe i się trzymają, ale kolejna... Okrutnie wielki grill. Tak samo tu, tak samo tu. Czymś musi ssać tak. Tak, tak. Nie chcę wiedzieć, ile by kosztował ten grillek. Myślę, grill mi tak nie tyle co splitter. Co splitter, nie? Ale wiesz, no teraz w Polsce mamy bardzo dużo firm, które są w stanie odtworzyć coś takiego, ale, to znaczy, ale ten grill... Jeżeli potrzebuje coś z karbonu, to również mamy jakby swoje takie źródło. Aha. Nie jest to takie źródło, o którym każdy myśli przy projekcie pewnego Ferrari. Takie źródło, okay. Które robi seryjnie dla McLarena dokładki i dla Aston Martina. Tylko i wyłącznie branduje to również logo swoim normalnie. Czyli w sumie jak ktoś kupi McLarena, powiedzmy ma 720, 570, czy... I brakuje mu właśnie dokładek. Dokładnie, to możemy zorganizować oryginalną dokładkę. Aha. W cenie korzystniejszej, tylko że nie będzie miała wlepki McLaren. Ale z tej samej fabryki. Czy ktoś będzie na to patrzył? Faktura jest oryginalna. Ma wszystko działać. Dokładnie. I być. Idziemy dalej. Tutaj mamy jeszcze kota tak zwane. Czyli ostatnie 6.3 Mercedes-63, tak. 6.2, sorry. Znaczy o zaznaczeniem 6.3, a 6.2 silnik, tak. Tak, to ale Black Series. Bo, ale Black Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Interior is black, my brother. My brother. Jest fenomenalnie. No i tutaj mamy... 65. Chyba coś, co zabija strasznie na drodze i według niektórych bardzo tak... Niewysublinowanie się to zachowuje na drodze. Sprzedałem tam w roku dwa SL 65 właśnie z Alcalam. Dwie obie były w macie i obie poszły pod Poznań. Klienci świetne. Traktują te auta jako inwestycje tylko i wyłącznie, tak. Ponieważ jest to auto tak na wersji 11 roku, a ma przebieg 2800 km. Nie no stary, przecież to Nuwencja. I tak naprawdę w większości aut jesteśmy w stanie wpisać, że po prostu jesteś pierwszym właścicielem, tak? Jakby trzeba było. Samochód, który nie wiem, gdzie leży fenomen tego samochodu. Wiesz co, prawdopodobnie w tym, że kiedyś Clarkson dobrze o nim opowiadał. Być może. Jeździłem tym autem wielokrotnie i nie. Skrzynia biegów jest fatalna. Dojeżdżasz do skrzyżowania, to zanim po prostu biegi zostaną zrzucone, to zdążysz już, nie wiem, drugi zakręt przejechać. I kompresora, zero trakcji.
Nie, czyli taki ordynarny, nieokrzesany samochód, który trzeba umieć ogarnąć, albo umieć z nim dyskutować. Nie? Dobrze wygląda w garażu. No i mamy tutaj pierwszy McLaren z listy, który tutaj stoi, to jest 650. McLaren też jest jakimś moim, można powiedzieć, jednym z ulubionych samochodów, teraz tego, że też je przez pewien okres czasu naprawiałem. No właśnie, bo tu trzeba, jeszcze powiedzieć, że oprócz tego, że w tej chwili zajmujesz się konsultingiem, automotive consulting, tak, link będzie na dole, jeżeli chodzi o kontakt z Mateuszem, natomiast naprawiałeś, dosyć dużo rzeczy robiłeś, tak, manualnie. Tak naprawdę wszystkie rzeczy, które były techniczne, na których nie można było zlecić tej pracy osobom z krajów ościennych do Emiratów, okay, trzeba było wykonywać własnoręcznie, tak, więc razem z kolegą z Polski, Tomkiem, którego pozdrawiam, wszystko tak zwane robiliśmy własnoręcznie, składanie silników, skrzynie biegów czy inne takie rzeczy, nie dawaliśmy innym osobom, wszystko to robiliśmy własnoręcznie. Czyli oprócz tego, że konsulting, to i mechanicznie jesteś w stanie pojechać, sprawdzić, ogarnąć wszystko, nie? Dokładnie. Więc technicznie jakby powiedzieć, jeżeli klient byłby zainteresowany jakimkolwiek autem, klient dostaje full raport z stanu technicznego, tak, zdjęcia, wszystko, w jakiej formie sobie tylko tak zażyć, jesteś w stanie to wykonać. No stary, idziemy dalej. Wiesz co? Powiem tak jak to... Mówiłeś o tych dżentelmenach. Powiem tak, jak to powiedział mój znajomy, który... A potem stwierdził, że mówi, Mateusz, wiesz co? Olej tego Urusa, weź mi Q8. Zamówiłem mu Q8. Aż taki dysonans jeździł tym Q8, ponieważ na Urusa trzeba było czekać około 9 miesięcy, się wydłużyła lista z jakichś tam powodów elektrycznych, problemów. Mhm. Więc zamówił sobie Q8, jeździł tym Q8 i 2 miesiące temu zamówiłem mu RS Q8, bo powiedział, że jest to lepszy samochód niż Urus. I tańszy, no na pewno tańszy, ale w sumie ma to, ten kolor jakoś mi nie leży, natomiast... Możemy dorzucić do materiału testy Urusa, jak świeżo odebrany został z pustyni, bo mam taki test. Tak? No, możemy. Tak, możemy dorzucić taki filmik. Ogólnie jest ładnym samochodem, nie możemy, ja tutaj jakby jak SUV... Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem SUV-u, więc jakby nie gadajmy o tym. Przejdźmy teraz do tego, co w sumie jest kwintesencją, przynajmniej dla mnie, motoryzacji. Tutaj, jeżeli chodzi o... Zacznijmy od modelu królewskiego. Jeżeli chodzi o to, to tak naprawdę... 700 koni w GT2i. W tym showroomie był okres, kiedy samochody wychodziły, że można było kupić GT2 RS w dowolnej konfiguracji. Stało po 7-8 sztuk. GT2 RS, GT3 RS, GT3 w wejsach normalne, w każdym możliwym... GT3 też RS, w czerwonym, pięknym, jakże zajebistym kolorze. Kolejne w srebrnym kolorze z pakietem w wejsach. Ten pakiet w wejsach jest naprawdę, robi robotę. Nie tylko na torze, ale i poglądowo tak niektóre rzeczy naprawdę. Wow, przeszycia szczególnie te na tym, nie? Na zagłówkach, tak. Kolejny w wejsach, czarny, z przeszyciami zieloną nitką i różnym, ale no po prostu jest mega. No i jesteśmy teraz chyba przy... W dziale BMW. W dziale BMW, w bardzo ekskluzywnej, że tak powiem, małej alejce. Tak, Mateusz, nie jestem w stanie ogarnąć tego i nie umiem nawet opowiadać o tym, bo to nie jest moja liga, przynajmniej jeszcze. Opowiadaj. No co? Normalny Royce. Rolsika, tak? No powiem ci, że... Rolls ogólnie dzielą się na ghosty, czyli czterodrzwiowe. Potem mamy rajty jako dwudrzwiowe. I te są jako downy, jako cabrio. Nie mylić z roadsterem. Tak. A jeżeli chodzi o Fantomy, to Phantom jest czterodrzwiowy, czyli ten taki większy, Delphi tak zwany. Rolls jest świetnym autem do jazdy na co dzień. Myślisz? Ja wiem, co śmiesznie brzmi. Tak, powiem naprawdę, jest bardzo fajnym autem do jazdy na co dzień. Kiedyś jest klientów, który naprawdę ma dużo pieniędzy, nie ma co pieniędzy wyrobić, zapytał mnie, Mateusz, co byś kupił, ponieważ potrzebuję kupić auto do jazdy na co dzień. Powiedziałem mu, że do jazdy na co dzień sobie kup Bentleya GT, a do jazdy z rodziną kup sobie Rolls'a Ghosta. I naprawdę w jednym i w drugim aucie po otworzeniu drzwi
czujesz cały czas zapach tego auta. Rolls-Royce Ride troszkę jest dla mnie taki, tutaj się wpasowuje, tak? Tak na tym rynku. Widziałem takiego samego z rejestracją 6. Potwierdzasz to, że to już jest rodzina królewska? Nie można kupić rejestracji z numerami niższymi niż 10. Więc 6 to była rodzina królewska. Tak. I to był podobny, że tak powiem, chciałem powiedzieć Lancer, Royce. No co mamy tutaj? No Maserati. Maserati, słuchajcie, dla Martyny się podobało to Maserati. W czym naprawdę ci się podoba to? Powiedz. Nie wiem czemu, ale mi się podoba. Okej. Okay. Bo nie każdy facet z widłami. Nie każdy facet z widłami to czy tam Neptun. Poseidon. Nieprzerysowany jest. Na pewno Maserati jest fajną bulwarówką, że nie wstyd podjechać po dobrą restaurację czy do teatru, kina i dać kluczyki na valet parking. Tak, tak i zabrzmieć wjeżdżając. Dokładnie. I wtedy zapowiadasz swoje przybycie. Dokładnie. Tym tutaj, właśnie tutaj, oto silnikiem. Tutaj tym bardziej, jeżeli chodzi o Maserati, mamy też taki plus, że silnik, sama podstawa silnika jest taka sama jak Ferrari 430, tak? Z układem korbowo-tłokowym, dołożone zmieniacze na wałkach i tak dalej, i tak dalej. Mówiłeś coś, wspominałeś o różnym wale, który są wykorbienia różne. Ferrari 430 jest bardziej płaskie wykorbienia, w Maserati są wyższe wykorbienia, stąd ten dźwięk, charakterystyczny dźwięk. Jest taki film bardzo fajny, który ogląda się dla pierwszych 15 minut, kiedy film nazywa się Nietykalni, o kolesiu na wózku inwalidzkim. I tak naprawdę pierwsza scena. I muzyka. I tak naprawdę podjeżdża Quattroporte i każdy znawca Maserati wie, że to i podjeżdża Maserati. Tak naprawdę nie wiem, co autor miał na myśli, nie wiem, nie jeździłem tym autem, tak. Nie mogę się wypowiedzieć. Tu mam przykład Brabusa fajnego 800. Pójdźmy tam, pójdźmy. W ogóle jest... To jest taki jeżdżący kiosk ruchu, który przemieszcza się bardzo szybko. Ale i bardzo ładnie to, brzmi. To jest wersja nowa, czyli tak zwana już ze zmienionym zawieszeniem. Mamy tu już normalne zawieszenie, mamy normalny magiel tak zwany, nie mamy na przykład kierowniczy, mamy wielowahaczowe zawieszenie. Ale maglownica jest co, elektryczna? Tak. I tu już naprawdę mamy, te auto się zaczęło prowadzić, jeżeli można nazwać, jakie klasa się prowadzi. Że w ogóle się prowadziły. Ale to auto zaczęło mieć jakiekolwiek własności. Trakcyjno-jezdne, tak. Nie zachowuje się jak motorówka już. Przy dodaniu gazu po prostu możemy kręcić prymitów w lewo i w prawo, tak auto jedzie na wprost. W ogóle ten samochód bardzo eksponuje swoją obecność chyba na każdym skrzyżowaniu i na każdym podjeździe i naprawdę emocje związane z chyba z prowadzeniem tego auta są niesamowite. Mój kolega ma w Białymstoku ten sam, nie taki model, ale ma też podobne bez tych wlotów, nie Brabusa, ma normalną wersję. Więc przejechałem się na chwilę i powiem ci, że fenomenalnie się siedzi za tą kierownicą. Samochód jest duży, ale wewnątrz naprawdę wydaje ci się, że jest mało miejsca. Jest mało miejsca, tak. Fajne jest też rozwiązanie, że zmieniono zegary całkowicie, odświeżono ogólnie. Tak, auto. Tak, jest w ogóle, refresh jest totalnie zrobiony. Tak, nic nie ma sztywnych mostów, tak? Dla znawców off-roadu sztywne mosty zastąpiono otwartymi, wolnymi mostami. Tak. Tutaj mamy... Ja w swojej rajdówce swego czasu malowałem jedną szprychę, po prostu taki mój znak, że tak powiem, rozpoznawczy. Mówiłem, że diabeł, czyli mój Lancer, miał takie kopyto pomalowane i z tyłu zawsze zakładaliśmy czarną felgę z czerwoną taką wódką. Mniejsze, nie brabusowskie. Tak, tu mamy nową Gelendę tak zwaną. Ale powiem ci, że to chyba będzie Edition One. No to jest w ogóle charakterystyczne. Tu mamy starszą G-klasę. Starszą wersję, tak. Jest już Edition zapewne. Aha, bo to mamy G65. A, no to widzisz. Czyli to już jest taki model, którego już nie może... V12 już nie spotkamy. Fajny ma charakterystyczny dźwięk przy odpalaniu, jak ten rozruch replikuje. Tak, dokładnie. Tak jak kiedyś chyba BMK 850 miała. 850, tak. I ona musiała, wiesz. Tak, jakby się rozbiegał silnik elektryczny. Jak rozbiegał, tak, ale świetny to był dźwięk. No i tu kolejna. I mamy pierwszy 4x4 kwadrat, tak zwany. Czemu wysokość ta jakaś tutaj nie zagrała? A, bo to jest po prostu Ja cię nie mogę. No wysokość jest... I Maybach. I Maybach.
Marty, nie wsiadłabyś do tego samochodu, co? Wysokość tu, wiesz, w niektórych się schodki wysuwają, wiesz? Z Maybachu. No, tutaj. Żeby taka osóbka, osóbka jak ten mogła, no bo tutaj jest to, wiesz, to dla mężczyzn, a to dla kobiet, biały kolor, wiesz, i tu wysuwają się te schodki. Widzisz, jak ja tam. Ale mogłabyś... Zobacz, taki pociąg. Spójrz przez tył, bo to się siedzi z tyłu, bo to jest Maybach. Zobacz. To jest dla papieża, papa mobile. Nie? Słuchaj, mogłabyś przejeżdżać ludzi na przystankach i nawet byś o tym nie wiedziała. Tak. Więc naprawdę to jest, no, nie no, hello. No i tutaj mamy, i tak szybciutko przyszliśmy do tego Mercedesa. No i tutaj w rozmowie za kulisami powiedziałeś, że nie, Mercedes nie. Dlaczego nie? Od strony mechanicznej? Nie, ogólnie jeżeli chodzi o tego Mercedesa, to... Wiesz, ma, no chwalą, okay, chwalą sobie. Ma te 500, tam troszkę więcej koni, ale nie daje takich frajdy zjazdu, tak? Nie ma takich odczuć. Ja nadal będę jakikolwiek bym mi tu przyjechał, jakimkolwiek bym chciał się przejechać, czy bym przejechał, na pewno wiesz, że GT3 RS czy GT2 w moim sercu, tak. Na zawsze, ale powiem ci, znaczy, że... To akurat jest GT w pakiecie GTR. Tak? No. Świetny kolor, po prostu... Tutaj mamy tak. GT 50 Edition. Tak. I to są tak naprawdę limited edition, gdzie no, ciężko myślę, że w żadnym części świata nie znajdziesz takiej wersji, jak tutaj mamy. W ogóle kolorystyka... I cena też jest ciekawa moim zdaniem, jak na limited edition. 630, no to nie jest jakby... No, zdrowy przebieg oczywiście, gwarancja do października, do listopada 2023. Wszystko po prostu jest fenomenalne. To by było dzisiaj na tyle. Materiału jest naprawdę dosyć dużo, więc podzieliłem ten odcinek w sumie na dwa. Mateusz w tej chwili zabierze mnie. No właśnie, gdzie mnie zabierzesz? Na samym początku zabiorę do Secret Roomu takiego, w którym mamy takie wynalazki z ZSRR jeszcze. Tutaj. Dokładnie. A potem przejedziemy do Emirates Auction, ponieważ aukcje się zbliżają i musimy sprawdzić parę aut klientom. Również to jest w naszym zakresie usług. Właśnie, Mateusz zajmuje się takim sprawdzaniem. Jeżeli chcesz na przykład, nie wiem, znaleźć ten samochód właśnie w Dubaju i nie jesteś pewny i nie znasz się, to Mateusz jest w stanie ci to sprawdzić, oczywiście za opłatą, pojechać. To, co wcześniej było w odcinku, że mechanikował kiedyś, mogę tak nazwać? Mogę tak nazwać. Mechanikował i zna się i też nie pojedzie i nie popatrzy, nie no fajnie, wszystko fajnie, tutaj tylko tak poobijany trochę. Jest w stanie odpalić samochód, jest w stanie się dogadać, jest w stanie się, nie wiem, może przejechać, jeżeli będzie możliwość i wtedy sprawdzić ci cały raport wraz z, nie wiem, ze zdjęciami, wysłać wam i ogarnąć wszystko, ale jedziemy na drugi plan. Tymczasem widzimy się w kolejnym odcinku. No dobra, mówiłem, że w kolejnym odcinku zobaczycie coś tajemniczego, ale w sumie, chodźcie, zobaczycie. Pójdziemy teraz na dół. Właściciel nam w sumie pozwolił, znaczy dla Mateusza pozwolił. Idziesz, Marty? Idę. Chodź, bo to tajemnicze przejście. Tam! Możecie się teraz śmiać, ale te samochody mają pewną historię, Mateusz, opowiadaj. To jest Volga. Były samochód Lenina, ponieważ... mój przyjaciel akurat jest bardzo dobrym kolegą wszystkich, można powiedzieć, rządzących w Rosji i w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Czujecie to? To jest akurat prezent. Tak. I? A to się przypadkowo znalazło w jego posiadaniu, ponieważ no, jest naprawdę wersją bardzo ciekawą. Otwartą. Nowa. Mamy tableci. Kurczę, ja cię kręcę. To właśnie tylko u nas. Takie rzeczy. Ale samochód Lenina musicie zobaczyć. O kurwa ma. Tak właśnie to wygląda. Tutaj wpuszczano krew, w bagażniku jest ta cała aparatura. Ale wyobraź sobie, jakie biznesy i interesy były prowadzone i jakie rozmowy były prowadzone na tyłach tego samochodu podczas różnych, rozumiesz, wiesz, przyciemniane szyby, po prostu hello. I tutaj, nie, no to po prostu jeszcze pachnie spirytusem i ten zapach, po prostu rewelacja, ja cię kręcę. Słuchajcie, teraz to już się naprawdę żegnamy i jedziemy na drugi plac.